Kłaniamy się Państwu. Witold Bereś, Marcin Celiński. Witold Bereś zaraz założy białe słuchawki i będzie nas słyszał. Albin Drus jest producentem naszego programu, realizuje nadal Marcin. I tutaj no, ja jakoś muszę, jak Państwo widzicie, ja się przetransferowałem, jeszcze muszę jakoś psychicznie się przestawić z poprzedniego programu. Witku, czy Ty już nas słyszysz? Ja was słyszę doskonale, natomiast nie wiem dlaczego. Ja już rozpocząłem program, opowiedziałem trzy złośliwe docipy na twój temat. Możemy ale wiem, powiedziałeś coś o Krakowie inteligentnego, jak człowiek pochodzący z ziem nowo będących w polskim posiadaniu, a już wkrótce oddanych Związkowi Radzieckiemu. Świetna ta rozmowa z generałem, bardzo się gratuluję, bardzo się cieszę, że mogę być tuż po nim, chociaż to jest halo, nieuczciwe w tym sensie, że no wolałbym słuchać generała Pytla niż Beresia teraz, szczerze mówiąc jeszcze. Bardzo się cieszę, bardzo, bardzo. Nie kuś. No tak, tak, nie, ale to naprawdę mam nadzieję, że o tym też chwilkę porozmawiamy dzisiaj na poważnie, bo niewiele osób zwraca uwagę na jeszcze kilka innych aspektów tego sławnego wywiadu i tego, co generał nam mówi, no ale to może za chwilę. Przepraszam, że jestem tak na poważnie, ale to wysłuchiwanie tego, jak właśnie Polska chyli się ku upadkowi i gdzie są agenci, co jest właściwie oczywiste i pewne, no nie nastraja jakoś szalenie radośnie, więc zaraz się przełączymy, no, dostaniemy jakieś ciekawe materiały. No, słuchaj, może pomoże nam dyżurny stand-uper Rzeczypospolitej. Och! Jakbyś chciał. Tak, no bo proszę Państwa, żeby nie odbiegać daleko od tematów, a jednak lekko zmienić klimat, to może pogadajmy sobie o wielkim zamachu smoleńskim. I ja tu proponuję garść wypowiedzi. No pan poseł powiedział, że wszystko już jest wiadomo, no to niech powie, co jest wiadomo, bo ja nie wiem. Co się tak naprawdę stało? Stało się to, panie pośle, że... Ale już pan zadał mi pytanie. Stało się to, że Antoni Macierewicz ma rację, ponieważ wszystkie... Ale jaką rację? Już panu mówię, że nie nastąpiło uderzenie w brzozę, że uderzenie w brzozę nie było, że to nie przez to rozbił się samolot, tylko samolot rozbił się dlatego, że wybuchł w powietrzu. I oprócz tej tezy jest to... Mam wyrobione własne zdanie. Bez raportu pana Macierewicza uważam, że to był wybuch. A bez dowodów, tak? No bo dowody tak? Potwierdzają zupełnie co innego. Panie profesorze, ale tam jest ewidentnie z tego raportu wynika, że manipulował pan ten... To jest kłamstwo. Niczym nie manipulowaliśmy. Wszystko dokładnie odtworzyliśmy tak, jak zostało to umówione z NIAR. Nie ma tam wybuchu, ani jednego... Panie prezesie, zgadza się, dlatego że według Anodiny i Millera nie ma mowy o wybuchu. Rozumie pani? Nie ma mowy. No tak, ale... A my odtworzyliśmy... Ja no właśnie, o to chodzi, że państwo nie rozumiecie i TVN no, też nie rozumiecie. I kłamiecie, jeżeli pan... No, nie rozumie pani? Przepraszam, czy leci z nami pilot? O, słuchaj, to jest niezwykła historia, naprawdę. Ale ja się cieszę. Przepraszam, ja ponieważ mam skłonności do kultury, chcę przypomnieć państwu taki sławny film Andrzeja Wajdy, gdzie jeden z bohaterów, człowiek z marmuru, rzuca cegłą w drzwi Urzędu Bezpieczeństwa. I mówi, że tak, brał później podczas przesłuchania przed sądem, podczas procesu, mówi, tak, tak, zostałem zamachnięty, ja chciałem się zamachnąć na kolegę, kolega chciał się zamachnąć na mnie i budynek uderzył w moją cegłę generalnie. Więc tu brzoza została uderzona, czy samolot został uderzony przez brzozę lecącą bardzo nisko. To tak należałoby streścić pana Macierewicza. To jest wybitny humanista. Ja bardzo się cieszę. No nie, no oczywiście wybitny humanista. Ja uważam, że na uwagę zasługuje ten tekst jednej z posłanek PiS, która powiedziała, że czy jest ten raport, czy nie ma. To ona ma własne zdanie, zamach był. Tak, 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 tak. A skąd ona to bierze? Z lotu czmiela. Ona jest taka poetycka. Jak to powiedzieć? Lot czmiela i ćwierkanie skowronków świtem. Ja myślę, mówi mi wszystko o mojej przyszłości. Cały czas, to znaczy o ile sam pan Macierewicz jest jeszcze ale cynicznym, co wiemy, o tyle jeśli chodzi o loty wszystkich zwolenników, to myślę, że to jest lot nad kukułczym gniazdem bardziej niż czmiela. Wiesz co, tylko też brakuje mi, no wiesz, nie będę się pastwił, oczywiście jesteśmy dziennikarzami, nie jest to łatwe rozmawiać z ludźmi, którzy są po prostu
kasteciarzami. Ale należałoby, zadając panu Macierewiczowi jakiekolwiek pytania, powiedzieć, proszę pana, kłamie pan, kłam. To bardzo mi się podoba, co poseł Kierwiński powiedział do niego. I to właściwie koniec rozmowy, znaczy pytanie, co pan sądzi, dlaczego pan manipulował, kłamał pan, kłamie i będzie pan kłamał. I też jeszcze jedno zdanie z rozmowy z generałem Pytlem, twojej wspaniałej. Tak, nazywajmy ich politykami, nazywajmy ich dziennikarzami, będą odpowiadać za to wszystko z tytułu pełnienia swoich obowiązków kiedyś. Tak, to jest nie właśnie żadne wariactwo, żadni szaleńcy. Tak, polityk, minister, dziennikarz. Jakem zagorzały ateista, tak jestem skłonny na mszę dać, żeby już w życiu więcej nie trafił się taki wymiaru sprawiedliwości, który stwierdzi, że Antoniego Macierewicza skazać nie można, albowiem formalnie nie był ministrem. Mój drogi przyjacielu niewierzący, zapamiętaj słowa pewnego zacnego Francuza, głowa Macierewicza warta mszy. Tak. Tak jest. Dokładnie. Macierewicza. Po francusku było Macierewicz. No i on od tego czasu Francuzów zresztą nie lubił. Tak to jakoś leciało. Słuchaj, ale powiem ci, że żyjemy w kraju wielkich możliwości. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę. Wysokich cen i wielkich możliwości. Trudno mi to zauważyć, dlatego że u nas nie grzeją na razie i jest, powiem ci, mam taki początek inwazji rosyjskiej, znaczy zimno, ciemno. Chcę ci powiedzieć, że powinieneś się cieszyć, jeśli nie grzeją, bo za to nie zapłacisz. Bo jakby grzali, to byś za to zapłacił. I dopiero by było. Widokiem. Póki co... Ciesz się bogactwem, póki ci kaloryferów nie odpalili. Jak odpalą kaloryfery, koniec bogactwa. Będzie tragedy. Kończy się. Ale mówię o wielkich możliwościach, ponieważ mamy nieprzebrane możliwości tworzenia raportów i nieprzebrane możliwości badania zjawisk dziwnych, niewytłumaczalnych. Paranormalnych wręcz. No takim zjawiskiem mogą się okazać, mój drogi, myśmy o tym rozmawiali i zapomnieliśmy. No nadal mamy kwestię Odry. No i jeśli chodzi o Odrę, no to będzie raport. Mamy ustalenia, które już wstępne, ale... A jakie są wstępne? Nie chcemy ich jeszcze publikować. To będzie wykonane przez Ministerstwo Klimatu. A kto zawinił? Proszę Państwa, naprawdę, proszę mi. Pan wstępny, czyli te wszystkie podejrzenia dotyczące powodów tej katastrofy ekologicznej miały ręce i nogi? Kto zawinił? Myślę, że tutaj nie można mówić w kategoriach, kto zawinił, tylko było zbieg wielu okoliczności, między innymi właśnie niestety sytuacja hydrologiczna, Odrze. A zrzuty? Zrzuty są, jak w każdym kraju muszą być zrzuty, natomiast one oczywiście są pod kontrolą, a myślę, że te złote algi są tutaj bardzo ważnym elementem tej układanki. No ale skąd się wzięły? No właśnie, to 30 września. No, mamy ustalenia, ale nie chcemy o nich w tej chwili mówić. Ale specjalną podkomisję i z udziałem profesora Biniendy, on się zna na wszystkim. Bardzo proszę, specjalna komisja z udziałem z Uniwersytetem Wichita. Ja chciałem cię zapytać, czy to mamy raport, ale na razie nie chcemy o nim mówić, to ci czegoś nie przypomina takiego od 12 lat. Słuchaj. Jedni mają, w jednym wariancie mamy trotyl, w drugim mamy złote algi. Słuchajcie, złote algi, no to w ogóle wygląda, to jest niezwykłe. Ale widziałeś tą błyskawiczną odpowiedź, jak było pytanie, no właśnie, a skąd się wzięły złote algi? No właśnie. Pytanie poświęcone specjalne posiedzenie podkomisji. Taka subkomisja powinna to wyjaśnić do spraw zbadania ilości złotej algi w dupie ryby każdej. No niezwykłe to jest. Ja się cieszę szalenie. Wiesz, bo ten mężczyzna, wiceprezes WUD tylko, ja myślę, że on już wkrótce awansuje. Widzę go jako specjalnego pełnomocnika rządu do spraw wyjaśniania zagadek nadprzyrodzonych. On będzie naczelnym algologiem. Tak. Słuchajcie, no to jest tak jak w tym Roswell w Stanach. Będziemy mieli taki swój specjalny, nareszcie, to będzie przebój. Roswell w Polsce nad Odrą zarządzany przez wice
prezesa Wód Polskich. No świetne, świetne. To były złote algi, kosmici, paranormalni. Do tego Macierewicz wychodzi, pan minister. O, kapitan Stratford słusznie pisze, algami powinien się zająć fachowiec, jakiś jaki na przykład. Jakiś jaki. Dobrze, używajmy w ogóle tego zwrotu jakiś jaki. Ja bym proponował, jaki, żeby jaki. Zawsze dziękujemy Stratfordowi, kapitanie, thank you, ojczyzna tego nie zapomni wam. A jak jakiś zapomni, jaki to prokurator ci przypomni. Jakiś jaki. Słuchaj, ale to wiesz, to są wszystko problemy okresu przejściowego, kiedy dochodziliśmy do niepodległości, bo właśnie doszliśmy do niepodległości. Nie wiem, czy ty wiesz o tym, że wczoraj, 17 września, w kolejną rocznicę. Tam są różne, pod tą datą różne rocznice. Ja mam wrażenie, że ten rząd to przede wszystkim świętuje kolejną rocznicę ucieczki rządu i naczelnego wodza z kraju w 1939 roku. Otóż Morawiecki, el premiera Morawiecki świętuje na przykład ucieczkę z WF-u swoją. Otóż w tę rocznicę myśmy odzyskali niepodległość. Uciekając. Odzyskaliśmy niepodległość pewnym rowem. To jest z pewnością historyczny przełom dotyczący wzmacniania naszej suwerenności, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej. To koniec szantażu Kremla i pytania Rosji o zgodę na przepłynięcie przez Cieśninę Piławską. To ten historyczny moment. Polska zwycięża. Zwycięża dziś tutaj na Mierzei Wiślanej. Wielkie otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest bardziej niż kiedykolwiek symbolem wzmacniania polskiej suwerenności. No, proszę pana. Pokonaliśmy Rosję dzisiaj. Suwerenność żeśmy zbudowaliśmy, niepodległość żeśmy odzyskali. Ty widziałeś i pan prezydent nawet potwierdził, to twój krajan jest, on jeszcze dzisiaj będzie z nami. Przez moment, to w ramach mojej miłości. Do zawsze. Jak zasypiam, to koło obok mnie mam taką gumową laleczkę prezydenta Andrzeja Dudy. Przytulam się. Wygraliśmy z Rosją. Tak jest, wygraliśmy z Rosją. No, świetnie. Słuchaj, ja trochę mnie niepokoi, bo ja wiem, że wygraliśmy. To jest, myśmy wygrali 17 września 1939, wygraliśmy z Niemcami 2 października 1944. My wygrywamy wszystkie starcia z naszymi wrogami. To słuszne jest podejście. Troszkę mnie niepokoi, nie wiem, zauważyłeś ten statek, który tak dumnie płynie naszym kanałem sueskim. Nazywa się Zodiak 2, a ja się pytam, a pierwszy to już utonął? Ten Zodiak 1 to już na dnie, przepraszam? Co się stało z tym wszystkim? Słuchaj, może on był za duży, ale ja ci dopowiem, bo wiesz co, życie w Polsce samo tworzy sytuację absolutnie, nigdy nie nadążymy za nim, sytuację prosto z kabaretu. Bo nie wiem, czy wiesz, jak te wszystkie oficjałki się skończyły, tak? Ten Zodiak, a w ogóle, bo to trzeba powiedzieć, proszę Państwa, to trzeba powiedzieć. Ten Zodiak to nie wpłynął do kanału. Chodzi o to, że jak wiesz, ten kanał nie prowadzi do Elbląga, tylko on się urywa kilometr przed Elblągiem, bo nie ma przekopanego toru żeglugowego. Żeglugowego do miasta. Czyli oni otworzyli ten przekop, ale do Elbląga nie dopłyniesz. No i ponieważ było zagrożenie, że jak ten Zodiak wpłynie od strony Zatoki, i będzie płynął w stronę Elbląga, to on może ugrzęznąć na mieliźnie, to on w nocy wpłynął, zawrócił i on wypływał na zatokę. Nie, ale poważnie? Czekaj. No tak, oczywiście. On wypływał z kierunku. A nie można było poprosić Rosjan, żeby puścili go przez Cieśninę Piławską? Byłoby prościej może. Słuchaj, ale powiem ci, kolejny dowcip był natychmiast parę godzin po zakończeniu tej uroczystości, kiedy ten Zodiak sobie przepłynął w kierunku Gdańska, no to brzydcy internauci wypatrzyli, bo wiesz, są takie te aplikacje, na jednej możesz sobie śledzić ruch samolotów, na innej możesz na przykład ruch statków. I okazało się, że jaki statek przypłynął do Elbląga pierwszy po wykonaniu tego przekopu. Każda wielka inwestycja
Nie to. Na to niestety nie mamy materiału. Ten materiał jest na później. Zadaję jeszcze raz pytanie. Zobaczyłem prezydenta Andrzeja Dudę. Proszę. Jeszcze go zobaczysz. Proszę jeszcze cię, daj go mi go. Panie prezydencie, larum grają, a słuchaj, pan nie u lekarza? Naprawdę? Ale to zaraz go zobaczysz. Powtarzam pytanie, które jaki tutaj statek przepłynął do tego? No jakiś na pewno statek podwodny flotylli węgierskiej na pewno, albo coś takiego. Nie, to była barka rosyjska, która z Kaliningradu przepłynęła, oczywiście nie korzystając z przekopu, tylko zalewem wiślanym przepłynęła do Elbląga z towarami. O. Widzę, no, że nawet ciebie, pana, mój przyjaciel, no, powiem ta sytuacja wbiła w fotel. Ale to wolno tak? Przecież to barka rosyjska to chyba jakieś embargo. Nie będzie ruski dawał nam w twarz. Ja ci powiem, ta barka rosyjska miała zgodę Putina. No tak, ale to jest element dlatego spisku. Państwo tu piszą, że Zodiak jest, że Zodiak jest produkcji ZSRR. A ja Państwu dopowiem jeszcze jedno, bo tam była asysta okrętu wojennego, okrętu Piorun. To jest takie coś pomiędzy stawiaczem min a pontonem. Tylko żeby było śmiesznie, ten Piorun, to on jest zbudowany na kadłubie kupionym, uwaga, od Niemców. Nie, ale może tych z NRD chociaż, co? Nie, to już byli ci zjednoczeni, wiesz? Więc cały patriotyzm mi się zupełnie burzy, ale oczywiście, proszę Państwa, i teraz za chwilę poproszę o ten materiał, no, ta inwestycja była atakowana i to tak, ty też trochę atakowałeś tę inwestycję. Wstydzę się. Więc pan prezydent coś ci powie do słuchu. Każda wielka inwestycja wiąże się zawsze z tym, zwłaszcza niestety w naszym położeniu i w naszych uwarunkowaniach geo- i histopolitycznych, że taka inwestycja zawsze jest atakowana. Nie będę tutaj oceniał tych, którzy atakują tą inwestycję. Powody są różne, ale wiele z nich to także powody podszyte wielkim złem z naszego punktu widzenia i wszyscy doskonale o tym wiemy. No, Jezus, ale jest mi przykro, mój prezydent, moja gumowa laleczka, do której się przytulam co wieczór, mój krajan i tak brutalnie mnie zaatakował, no nie, no strasznie mi jest. A wiesz co, ja ci powiem, że mnie całą radość z słuchania pana prezydenta przysłoniło, państwo tu mówią histopatologicznych, ja, to słówko takie histopolityczne, muszę ci powiedzieć, a, że... Tak. Jak usłyszałem słówko histopolityczne, to się wyłączyłem, bo musiałem dokładnie je zanalizować. No bo to histopatologia to jest choroba tkanek, więc histo to jest tkanka, choroba, pan prezydent, wszystko się, to akurat jest bardzo piękne słowo i to znaczy, że pan prezydent zna wszystkie dziwne języki świata. Ja jednak bym tylko chciał zwrócić uwagę, bo czasami naprawdę cieszę się, że jestem u pana, panie kolego, przyjacielu mój serdeczny w programie, w którym mam wrażenie, że jeszcze jest kawałek normalnej Polski, bo nawet wśród moich znajomych, bliższych i dalszych oraz w naszych mediach, tych trzech czy czterech, które pozostały, często się mówi, bądźmy realistami, pan prezydent będzie po wygranych naszych wyborach sprawował jeszcze władzę w Polsce przez 2 lata i należy z nim się dogadywać, żeby wspólnie tę Polskę naprawiać. No kochani, to popatrzcie jeszcze, puśćcie ten materiał raz, jak on tak krzyczy, tak fajnie, na pewno się dogadacie, na pewno to widać, histopatologiczne zmiany zachodzące w ludzkim umyśle, tego nie ogarną, jaki pan prezydent jest błyskotliwy, inteligentny, jak on świetnie gra, to jest postać taka, no tylko liczyć na porozumienie z panem prezydentem Andrzejem Dudą, to jest największa nadzieja, tylko żeby tak krzyczeć, tak. Jeszcze to tak się krzyczy. Tak, on ma tak. Tak, to jest, podchodzi, tak, dobrze. Ale słuchaj, no tak patrzę, no to może zamieńmy 2 zdania na temat samego przekopu. Powiedz, czy jesteś dumny, żeśmy się tak tym ruskim postawili, że oni teraz, rozumiesz, nie będą dawać nam zgody, a my sobie będziemy tym przekopem. Ty w ogóle często tam bywasz?
Słuchaj, to jest właściwie dla mnie podstawowa sprawa. Wiesz, to znaczy ja uważam, że każdy, kto dzieckiem tam urwał coś komuś tego, to powinien zjawić się w Elblągu i popatrzeć, pomyśleć, Boże, tak blisko do świata, tak daleko. I ja zawsze marzyłem, by przekopać. Ja co prawda chciałem się przekopać troszkę dalej, tam jeszcze Wołga Don, jest taki wspaniały kanał, gdybyśmy do niego się dokopali, Wołga Don, albo Biała Mor kanał, to zresztą bardzo łatwo się przekopać. Ja bym chciał, żeby jeżeli państwo polskie jest silne i okazuje swoją niezależność, to żeby ten płytki przekop Mierzei Wiślanej doprowadził nas prosto do kanału Wołga Don i tam będzie można płynąć w drugą stronę, zachwycając się przyrodą tajgi, tundry i czego tam, co tam rośnie dziwnego w tym. To jest, tak już sekundkę poważnie chcę powiedzieć, szalenie niebezpieczne z innego zupełnie powodu. Otóż pokazujemy, mamy dowód czarno na białym, kolejny, że ta ekipa, która rządzi, gotowa jest przekopać, przerżnąć i zniszczyć Polskę w sposób, który będzie nieodwracalny. Zniszczono puszczę, teraz zniszczono kawałek ważny, zacny, jeden z niewielu przyrody. Za chwilę się przeorze środkową Polskę i wykopie się wielką dziurę, która będzie rzekomo kiedyś, a nie będzie, wiadomo, centralnym portem komunikacyjnym. I to jest przerażające, tak? To znaczy to, że ta ekipa ma dosyć oszczędnie gospodaruje prawdą, i zarobki jej pozwalają na godne przeżycie, to jest zacne, to trzeba zauważyć, ale są zmiany, które są nieodwracalne. Nieodwracalne. Odra, zanieczyszczenie środowiska w Bełchatowie. No, to są straszne rzeczy i tutaj nie ma zmiłuj. Jak cię tak słucham, to ja tu zaraz dokładnym cytatem walnę, bo nie wiem, czy wiesz, ale ty jesteś z Warszawy. Proszę bardzo. Pan Jacek Gądek to jest jeden z najbardziej popularnych dziennikarzy portalu gazeta.pl. Nie mylić z wyborcza.pl. Pan Jacek Gądek napisał wczoraj. Jeśli Platforma, czy szerzej opozycja, nie chce się pogrążać w oczach ludzi z okolic Zalewu Wiślanego, to nie powinna krytykować przekopu Mierzei ani jednym słowem. Powinna mówić, zrobimy wszystko, żeby ten projekt maksymalnie wykorzystać dla dobra mieszkańców regionu. I czekaj, bo tu druga część jest taka najbardziej do ciebie adresowana. Trzymanie się perspektywy Warszawki i Excela. Ciągłe gadanie 2 miliardy, 2 miliardy to będzie dowód ślepoty na problemy Polski powiatowej. Darmowa porada, nie idźcie tą drogą. Tak napisał pan Jacek Gądek do Platformy Obywatelskiej i jak rozumiem do wszystkich, którzy mają wątpliwości, że 2 miliardy należy wydać na rów o głębokości 4 czy 5 metrów, przez który mogą przepłynąć barki i mniejsze jednostki. No i ale nie dopłyną do Elbląga. Troszkę mi się teraz głupio zrobiło, bo rzeczywiście potęga argumentacji jest niezwykła. Jacku Gądku z gazeta.pl, Gądku Jacku, nie znam cię niestety, ale ja już wiem, że twój umysł idzie dalej. Tak? To znaczy na tej samej zasadzie ja apeluję do przyszłej opozycji, żeby nigdy, ale to przenigdy, nie domagali się postawienia przed sądem Antoniego Macierewicza oraz ministra Kamińskiego. Dlatego, że to będzie kolejny dowód na to, jak bardzo oderwali się od 30% wyborców PiS-u, którzy wierzą w święcie, w mądrość i bóstwo pana Antoniego Macierewicza. I jeżeli tym się będziemy kierować, to znaczy będziemy pamiętać, że są idiotyzmy w Polsce, których nic nie zakopie, tak? No to będziemy cudownie rządzić. Jacku, czy mógłbyś też zaproponować, żebyśmy harwesterami po zwycięskich wyborach wjechali nie tylko do tej jednej puszczy maleńkiej, parę puszcz jeszcze jest, tnijmy to drzewo po to tylko, żeby Polska lokalna, na przykład na Podhalu, czuła się dobrze, tak? Bardzo to jest istotne, bardzo. No nie, no to jesteś... Może pracował też u państwa Karnowskich, to nie jest takie złe pismo, przecież on by tam
pasował właściwie. Znakomite i tam się chyba dobrze zarabia, ale wiesz co, wszedłem na ten temat, bo może możemy zamienić dwa zdania na temat takiego dosyć powszechnego, to mi się łączy też z tematem generała Pytla, na którego rzucili się przyjaciele z tak zwanych niepisowskich mediów, takiego ciągłego zawstydzania, takiego jakiegoś shamingu, który jest stosowany. I jeżeli mówisz, że na przykład te 2 miliardy to poszły w błoto, powiem najeleganciej jak umiem, to dostajesz fangę w nos pod tytułem nie rozumiesz zwykłych ludzi. Jak mówisz, że ta partia jest sterowana przez ruskich, to słyszysz, że jesteś od spiskowych teorii Antonim Macierewiczem. Ciągle jesteśmy pouczani przez tych sojuszników PiSu, jesteśmy pouczani, żeby nie pożytecznych idiotów. Tak to się kiedyś nazywało i tak powinno się ale nazywać. My ciągle nas się poucza, żebyśmy nie mówili prawdy, żebyśmy nie mówili prawdy o tym, o tam, o Przekopie też prawdy nie należy mówić, albowiem lud powiatu elbląskiego może się obrazić. Słuchaj, Marcinie drogi, pamiętasz nasze rozmowy, nie mieliśmy jeszcze programu, ale to Państwa ujawnię, że my się zgadzamy i my się znamy z wielu lat temu, ileś tam rozmawialiśmy o 500+ programie. Tak. I jasne jest dla wszystkich, że ten 500+ rozdawane na przykład panu posłowi Cymańskiemu, który dzieci narobił, jak tam narobił, również jemu oraz tym biednym, znaczy nadawanie im rozdawnictwo, po pierwsze nie przynosi zwiększenia dzietności, po drugie nie poprawia poziomu, nie podnosi poziomu biedy i po trzecie na końcu kończy się inflacją, tak? Że wlewanie pieniędzy do gospodarki kończy się inflacją. Mija 7 lat, ja myślałem, że to będzie trwało dłużej i bałem się, ale już po 7 latach widać to wszystko, to znaczy obszary biedy poszerzają się, powiększają, dzieci jest coraz mniej, Polska po prostu wymiera, no i inflację mamy taką, że zapraszam Państwa jutro do sklepów, na pewno od rana będzie fantastycznie. Ale co myśmy słyszeli? Co myśmy słyszeli? Wy nie rozumiecie, jak biedny człowiek tego potrzebuje. Słuchajcie, nie uczmy się kłamać od samego początku. Nie uczmy się. Ja mogę powiedzieć, słuchajcie, jeżeli chcecie się zarżnąć, możemy wam sprzedawać granaty. A proszę bardzo, rozmaite, ale nie nazywajmy tego mądrym posunięciem. Nie mówmy, że Przekop Mierzei Wiślanej jest mądrym posunięciem, dlatego że zostanie zaspokojone ego kilkudziesięciu tysięcy idiotów, a może tylko kilkuset, bo przecież to się tylko tak mówi, pan Gądek i inni tylko mówią w imieniu kogoś, a tak naprawdę tymi danymi nikt nie dysponuje. I tak dalej, i tak dalej. Jak będziemy się oszukiwać, kłamać, zacierać rzeczywistość, i tacy ludzie jak my, którzy ją komentują, będą mówili, ale wiecie co, to ten Macierewicz, to o coś w tym jednak jest, co on mówi, tak? Tak powinniśmy mówić, żeby nie tracić na przykład tego cennego elektoratu zgromadzonego przy radiu rozgłośnika nakręconych na Radio Maryja. No przepraszam bardzo. Ja jestem za tym, żeby mówić, gdzie jest idiota, gdzie jest błąd, gdzie ja uważam. Dobrze, nie gdzie jest. Jeżeli uważam, że ktoś robi źle, jestem komentatorem, chciałbym, żebyście Państwo widzieli, kto się z tym zgodzi i kogo przekonam, super. Kto nie, jakoś sobie dam radę. Wiesz, przepraszam. Czyli tu między nami sporu nie ma. Ja tylko Państwu powiem, że przy tej całej narracji, jak to zrobiliśmy się, jak wygraliśmy z Rosją i tak dalej, to ja sobie szybciutko policzyłem, że moglibyśmy za te pieniądze wydane na ten rów kupić na przykład 100 Bajraktarów, czyli tych najpopularniejszych dronów w tej chwili. Moglibyśmy sobie kupić 40 Abramsów, przeliczyłem to. I powiem uczciwie, czułbym się bezpieczniej bez tego rowu, a z setką nowoczesnych tureckich dronów, które udowodniły swoją wartość w wojnie ukraińskiej. Szczególnie, że proszę Państwa, nie bardzo wiemy, po co ten kanał został wykopany
i czemu ma służyć, bo tutaj na oficjalnych uroczystościach, które celebrował taki facet z zakazem od papieża uczestnictwa w jakiejkolwiek celebrze, czyli niejaki Głódź, pamiętasz takiego? Ten Milusiński tam brylował. Pseudonim Flaszka Głódź? O, to potężna postać. Łeb, słuchajcie, łeb taki, że... Łeb jak u Daniela. Mówię o Danielach tych, co tam je hodował. Nie o Danielu Olbrychskim oczywiście. Ale pojawiła się pewna rozbieżność w wersjach. Posłuchajmy jej. Po co nam ten przekop? Otwierany dzisiaj kanał żeglugowy to droga wolności, droga nowych szans i nowych możliwości. I dlatego dzisiaj mamy ważny dzień. Ważny dzień, który tworzy też bardzo istotną perspektywę. Perspektywę właśnie tego czwartego portu i perspektywę lepszego jeszcze niż dzisiaj rozwoju tej ziemi. I to nie chodzi, proszę Państwa, o to, czy tutaj będą mogły przepływać największe statki. Od tego, by odbierać towar z największych statków, mamy inne porty. Od tego, by ładować największe statki, mamy inne miejsca na wybrzeżu Rzeczypospolitej. No, jak on mnie zaimponował, ten prezydent Duda. Nie, mamy dowody, czarno na głośno, że tak powiem, początku rozpadu koalicji rządzącej. Ale muszę ci powiedzieć, Andrzej Sebastian mnie zaimponował. Prezes tu mówi, czwarty port, zwiększenie możliwości, a prezydent Duda, jemu chyba tam nie przekazali do końca, nie, co on ma mówić. Mówi, o, tam to nieważne, kto tu wpłynie, wiadomo, że nie wpłynie, no, przecież mamy inne porty, tam będą sobie wpływać te porządne statki, nie? Fajne, nie? Nie, no, ale też na przykład zachwycił mnie jednak El Premiero, prawda, bo on tak poetycko mówił, on mówił tak, że mamy taką drogę do wolności. No racja, wszyscy tamtędy będą wypieprzać z tego kraju, jak będziecie dłużej rządzić, do Szwecji, czy tam gdzieś na jakiś Bornholm, albo nawet może do krajów niemile nam życzących. I jeszcze ten pan geniusz Żoliborza, miałem takie wrażenie, kiedyś widziałem film o starym faraonie, który zarządził budowę kompletnie niepotrzebnej piramidy jednej więcej. To tak trochę tak. Zbudujemy piramidę, taką, że hen. Trochę to tak jest, ale świetne, że Andrzej Sebastian jest człowiekiem, który się postawił. No, ja bym jednak na niego nie liczył, ale za chwileczkę będzie przepraszał i wycofa się z tego. Ale taki ciekawy bardzo znak, tak. Nie, bardzo. No takie, wiesz, takie, z tego by wynikało, że oni wiedzą, że zbudowali sobie misia za 2 miliardy złotych. Miało się to zwrócić z bursztynu, już im nie będę wytykał, bo tam miało być dużo bursztynu, wiesz, mieli wykopać, sprzedawać, sfinansować. W Krakowie niedawno był napad na jubilera, skradziono 1,5 kilograma bursztynu. To wszystko się zgadza. No nie, no to gdzieś się pewnie zbilansuje. Trzeba popatrzeć, jakie były napady ostatnio. Ale Andrzejowi Sebastianowi przyznać trzeba, jak mu nie powiedzą, co ma mówić, to jemu się zdarzy prawdę powiedzieć. Czego na przykład nigdy nie ma u premiera Morawieckiego, bo jemu nawet jak nie mówią, co mówić, to on wymyśli jakąś nową historię, na pewno nieprawdziwą, nie? Premier Morawiecki to jest taka konstrukcja psychologiczna, rozpoznawalna zwykle w polskim rządzie. No na przykład, gdybym cię zapytał, Marcinie, czy jechałeś dzisiaj do pracy autobusem? Jakbyś normalnie. Oczywiście, że helikopterem. No, a on mówi, proszę pana, a ja jechałem... że piloci helikopterów potrzebują pracy. A ja w Krakowie jechałem trolejbusem. Tutaj są ludzie, którzy idą, kłamstwo nic im nie daje, ale on dla zasady, rozumiesz? To jest taka choroba, to jest taki musik. Szedł na skróty, mówi nie, szedłem prosto. Szedł prosto, powie, szedłem na skróty. Nic mu to nie daje, ale frajda jest. Co? Nie, ale jak on tak mówi, to wiesz, każdy, kto na niego patrzy, Morawiecki. Morawiecki, znowu on, świetna sprawa. To jest Reset Obywatelski.